z biznesu do słuchania. Dzień dobry, nazywam się Bartek Majer, a to jest Puls Biznesu do słuchania. Już kilka lat temu, jak wynika z badań pracowni Kantar, ponad połowa, a dokładnie 52% naszych rodaków miało w domu jakieś zwierzę. Na wsiach, co dosyć oczywiste, ten odsetek był wyższy i przekraczał 70%, ale aż 4 na każdych 10 mieszkańców dużych miast również opiekowało się jakimś czworonogiem. Dzisiaj, jak już wspomniałem, ta ankieta pochodzi z końca poprzedniej dekady. Te odsetki mogą być już wyższe, bo w całej Europie i w Polsce również zwierzęta coraz częściej towarzyszą ludziom. O tym, że psów, kotów i innych pupili w naszych domach przybywa, świadczy pośrednio również to, że rośnie wartość rynku weterynaryjnego. Według przewidywań ekonomistów w ciągu 5-6 najbliższych lat globalny rynek zdrowia zwierząt towarzyszących będzie rósł o ponad 9% rocznie i tym samym w 2028 roku stanie się 2 razy większy niż był w 2020. Wtedy jego wartość przekraczała już 18 miliardów dolarów. Jest się więc o co bić. Dlatego dzisiaj zajmiemy się weterynarią, czy jak wolą mówić przedstawiciele tej dyscypliny, medycyną weterynaryjną, i zapraszam na rozmowy na ten temat. Puls biznesu do słuchania. Pupilami Polaków są przede wszystkim psy. Wśród osób, które trzymają w domu jakieś zwierzęta, aż 42% ma właśnie pieska. Co czwarty miłośnik czworonogów mieszka z kotem, zaś 18% ma i psa, i kota. Przychodnie weterynaryjne zajmują się więc głównie tymi gatunkami, nie ma się co dziwić. Inne zwierzęta, takie jak szczury, myszki, króliki, kawie domowe, znane kiedyś jako świnki morskie, chomiki, szynszyle, żółwie, ślimaki, jaszczurki, węże, ptaki, głównie papugi, ale także kanarki czy ryżowce, rybki i owady, spotykane są znacznie rzadziej. Z roku na rok przybywa jednak miłośników tych stworzeń i od kilku lat funkcjonują także w Polsce specjalistyczne przychodnie troszczące się właśnie o zdrowie takich żyjątek. Pierwszą w Warszawie kliniką zajmującą się wyłącznie gryzoniami był Ogonek. Zapraszam na rozmowę z założycielką tej przychodni, dr Mileną Wojtyś-Gajdą. Ja prowadzę działalność od 2001 roku jako niezależny lekarz i samodzielny, a Ogonek jako marka powstał w 2007 roku. Myśmy byli pierwsi w Polsce, odważyliśmy się podziękować za współpracę psom i kotom i rzeczywiście zaczęliśmy leczyć tylko i wyłącznie króliki i gryzonie. I to się tak rozwinęło. I do tej pory powstało już dużo takich lecznic. W tej chwili, w przeciągu tych 15 lat, to w każdym większym mieście jest taka lecznica. W Warszawie jest ich przynajmniej 3. Powiedziała Pani, że Państwo się odważyli na to, żeby taką specjalizację sobie obrać. Czy to faktycznie trzeba było aż odwagi na to? Tak, zdecydowanie. Moi koledzy, koleżanki po fachu pukali się w czoła. To była autentyczna reakcja. Myśmy z moim ówczesnym wspólnikiem podjęli bardzo radykalną decyzję. No i powiem szczerze, że przez parę miesięcy czekaliśmy, co będzie, choć oczywiście myśmy podjęli taką decyzję nie bez powodu, tak? Bo ja jako ten samodzielny lekarz zaczęłam przyjmować te zwierzęta i okazało się, że ich jest coraz więcej u mnie w gabinecie, więc jakby to się tak naturalnie nakręcało do tego stopnia, że właśnie podjęliśmy taką decyzję. No ale na początku rzeczywiście było ciężko, przede wszystkim było ciężko dlatego, że właściciele psów i kotów przyzwyczaili do miejsca, do lecznicy, która tam jest i była od zawsze psiokocia, musieli poszukać sobie innego lekarza weterynarii. Państwo przeprowadzili jakieś, nazwijmy to, badania rynku, czy to raczej była taka intuicja, o której Pani wspomniała?
Nie, myślę, że jeśli chodzi o lekarzy weterynarii, nawet w tej chwili, to my jesteśmy ludźmi, którzy spełniają swoją misję, czyli chcą pomagać zwierzętom. Nas na studiach nikt nie uczy ekonomii, nie jesteśmy jakby wdrożeni w tajniki finansów, tudzież obsługi klienta. Po prostu to jest wszystko intuicja, to jest wszystko odpowiadanie na potrzeby rynku. Państwo jako lekarze weterynarii bardzo często prowadząc swoje przychodnie, są także przedsiębiorcami. Takie podstawy ekonomii pewnie by się przydały. Skąd pani w takim razie taką wiedzę ekonomiczną potrzebną do prowadzenia sporej, bo zatrudniającej pewnie kilkanaście, a może i kilkadziesiąt osób przychodni czerpie? Tak, w tej chwili zatrudniam kilkadziesiąt osób. Sama się tego uczę na własnych błędach, a z drugiej strony douczam się z różnych źródeł, czerpię wiedzę. My, medycy, jesteśmy przyzwyczajeni do samonauczania się, więc myślę, że to jest tak, że niektórzy mają tą zdolność wyłapywania różnych tendencji, niektórzy nie. Niektórzy idą w to, niektórzy nie. Tak? Mam takich kolegów, choćby w zespole, czy koleżanki, którzy mówią stanowczo, że nigdy w życiu nie będą prowadzić lecznicy, bo to jest nie dla nich. Tak? I rzeczywiście to jest bardzo, bardzo obciążająca praca, bo z jednej strony mamy tą swoją misję, tak, i chęć pomocy wszystkim, najlepiej za darmo, bo to jest jednak zdrowie i to jest jednak służba, a z drugiej strony to jest prowadzenie przedsiębiorstwa, co jakby trochę zaprzecza temu, co mówię na początku, tak, czyli tej misji. No więc to jest ciężki kawałek chleba. Skoro państwo mają coraz więcej pracowników, zatrudnienie rośnie, to rozumiem, że biznes kwitnie. Kwitłby, gdyby nie ostatnia sytuacja w Polsce. My zaczynamy to widzieć, że ludzie po prostu nie mają pieniędzy i muszą wybierać coś za coś. Bardzo często w tej chwili mówią o tym, że nie poddadzą na przykład zwierzęcia operacji albo jakiemuś większemu zabiegowi, bo po prostu ich nie stać. Albo zaczynają wydłużać czasy między jednym a drugim działaniem. Czyli do tej pory było tak, że przy jednym pobycie klienta w lecznicy mogliśmy zrobić kilka usług, wizytę lekarską, USG, rentgen. A w tej chwili widzę, że ludzie zaczynają rozkładać to w czasie. Powodem tych, nazwijmy to, oszczędności jest wysoka inflacja? Wysoka inflacja, spadek takiej realnej wartości pieniądza, a z drugiej strony podnoszenie cen przez nas też, tak? Bo nas też te koszty rosnące życia dopadają. Powiem panu, że w trakcie pandemii myśmy mieli bardzo intensywny boom, bardzo intensywnie wzrósł ruch w lecznicach, a w tej chwili ten ruch spada. To nie jest dobry okres w takim razie dla takich przychodni jak państwa, czy dla wszystkich przychodni weterynaryjnych? Ja myślę, że dla wszystkich, bo to jest chyba jednak niezależne od nas, tak? To znaczy inflacja jest czynnikiem, który wpływa na nas wszystkich bez wyjątku. No i my też to czujemy, więc myślę, że dopóki będzie tak jak jest, to wszyscy będziemy cierpieć. Oprócz tego, że kosztują wizyty, porady specjalistyczne, to właściciele małych zwierząt, psów, kotów czy innych zwierząt, muszą też płacić za lekarstwa, medykamenty różnego rodzaju. Czy to są duże wydatki? W przypadku naszych pacjentów tych leków zużywa się oczywiście odpowiednio mniej niż dla psa i kota albo dla krowy, więc można uznać, że to są mniejsze wydatki. No ale oczywiście, że z każdą fakturą, którą my przyjmujemy do ogonka, widzimy wzrost cen leków także. Zwierzęta przyjmują częściowo leki takie jak ludzie, ale pewnie część tych specyfików to są specjalistyczne, opracowane wyłącznie dla zwierząt. Jak to wygląda? Rzeczywiście jest tak, że większość leków jest przeznaczona dla ludzi. Są także odpowiedniki tych leków przeznaczone dla zwierząt. I w prawie polskim jest taki zapis, że lekarz weterynarii może stosować lek przeznaczony dla zwierząt. Czyli jeżeli mamy na przykład furosemid przeznaczony dla ludzi i ten sam furosemid w preparacie dla zwierząt, to my jesteśmy zobligowani do kupienia preparatu dla zwierząt. Nierzadko jest tak, że te weterynaryjne preparaty są droższe niż preparaty ludzkie.
A z czego to wynika? Może to jest rynek, może jest nas mniej niż ludzi, nie mam pojęcia. Państwo prowadzą przychodnie dla małych ssaków, a czy są inne, równie wyspecjalizowane przychodnie, które specjalizują się w leczeniu gadów? Rozmawialiśmy o tym, że my reagujemy na potrzeby rynku. Są takie lecznice, które leczą inne gatunki zwierząt niż te najbardziej popularne, z tym, że przyjmują i psy, i koty, i moich pacjentów małogryzoniowych, a także i gady, i ptaki. Więc takie multispecjalistyczne przychodnie raczej. Oczywiście też są weterynarze wyspecjalizowani na przykład w jednej dziedzinie. W Warszawie jest taka lecznica, która zajmuje się pulmonologią i kardiologią. Niektórzy zajmują się na przykład rehabilitacją. Ja sama jestem na przykład stomatologiem królików i gryzoni i to też wydaje się być mocno nierozsądne, a jednak przy takiej skali i ilości pacjentów, jaką my przyjmujemy, ktoś musiał zająć się tylko i wyłącznie tym. Z jednej strony to trochę jest ograniczenie, bo nie możemy powiedzieć o holistycznym leczeniu, tak? Bo jak się wyspecjalizujemy, to już zajmujemy się tylko i wyłącznie tym okiem albo tylko i wyłącznie tym zębem. Ale z drugiej strony to jest bardzo dobra opcja, ponieważ ja się mogę zająć tylko tym okiem albo tylko tym zębem i wiedzieć na jego temat dużo więcej. Dziękuję pięknie za rozmowę. Rozmawialiśmy z panią dr Mileną Wojtyś-Gajdą, która jest współwłaścicielką przychodni weterynaryjnej Ogonek w Warszawie. Dziękuję bardzo serdecznie. Puls biznesu. Do słuchania. Czy wiedzą Państwo, że zawód weterynarza to jedna z najbardziej sfeminizowanych profesji w Polsce? To także z roku na rok coraz bardziej popularny kierunek studiów. Dlaczego? O tym opowie profesor Piotr Jurka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zdecydowanie jest duże zainteresowanie. Świadczą o tym dwa główne fakty. Pierwszy, od wielu lat na jedno miejsce na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie mamy od 6 do 8 kandydatów na jedno miejsce i to jest porównywalne na przykład z kierunkami informatycznymi. To jest pierwsza rzecz. Druga, w ciągu ostatnich mniej więcej 7-8 lat powiększyła się pula wydziałów medycyny weterynaryjnej z 4, które mieliśmy około 7-8 lat temu. W chwili obecnej mamy 7 wydziałów, przy czym część z nich ma tak zwany status kierunku praktycznego. A więc w chwili obecnej rocznie mamy znacznie więcej miejsc na wydziałach medycyny weterynaryjnej, a pomimo tego jest wielu kandydatów na jedno miejsce. A w innych szkołach w Polsce, w szkołach wyższych mam na myśli, jak to wygląda? Czy ta popularność też rośnie? Mamy sytuację taką, że w Polsce mamy w chwili obecnej Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Olsztynie i dwa nowe kierunki w Poznaniu, Krakowie i Toruniu. I według moich informacji, również w innych uczelniach wymienionych przed chwilą przeze mnie, jest liczba kandydatów od 5 do 7 na jedno miejsce, przy czym te 3 ostatnie wydziały, jako nowe wydziały, mają mniejszą pulę miejsc dla studentów. Dla porównania, jeżeli w Warszawie mamy około 300 miejsc dla studentów medycyny weterynaryjnej, to w tych nowych kierunkach jest to w granicach 60-80 miejsc. Czy pan to tłumaczy? Skąd się bierze ta rosnąca popularność tego kierunku? Jest to kierunek, który pozwala na zatrudnienie w bardzo wielu miejscach. Od najbardziej popularnego, czyli prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt, zarówno dla zwierząt dużych, ale przede wszystkim w dużych miastach, zakłady lecznicze dla zwierząt towarzyszących, zwierząt egzotycznych, więc jest możliwość pracy w wielu miejscach. Oprócz tego absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej znajdują zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, znajdują zatrudnienie w Państwowej Służbie Weterynaryjnej, która jest odpowiedzialna za nadzór nad żywnością pochodzenia zwierzęcego oraz nad urzędowym zwalczaniem chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu. Więc jest szeroki wachlarz zatrudnienia dla absolwentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej, stąd bezrobocie w tej grupie zawodowej jest stosunkowo niskie czy bardzo niewielkie.
absolwenci Państwa kierunku i innych kierunków podobnych trafiają przede wszystkim do prywatnych klinik leczących zwierzęta domowe, towarzyszące, psy, koty czy inne takie zwierzęta, czy raczej trafiają w inne miejsca? Gro naszych absolwentów trafia do zakładów leczniczych dla zwierząt. Przy czym, jeżeli mówimy o Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, to my mamy bardzo dużą pulę studentów z zagranicy. Ponieważ w chwili obecnej mamy około 900 studentów na naszym wydziale studiujących w języku polskim, czyli studentów polskich, i około 300 studentów przede wszystkim z całej Europy, ale również z paru krajów spoza Europy. Stąd ci absolwenci, zarówno kierunków polskich, jak i kierunku angielskiego, uzyskują dyplomy, które są uznawane w całej Unii Europejskiej, a więc absolwent naszego wydziału może znaleźć pracę nie tylko na terenie naszego kraju, ale znaleźć na terenie każdego kraju europejskiego. Czy my jesteśmy jako Polska takim ewenementem wyjątkowo licznie kształcącym w tym kierunku, czy to jest powszechna europejska albo i światowa tendencja? Gdybyśmy to odnosili do liczby ludności, są kraje, które szkolą większą liczbę absolwentów medycyny weterynaryjnej, na przykład we Włoszech. Wprawdzie jest większa liczba ludności, ale tam jest 13 wydziałów medycyny weterynaryjnej, a więc kształci się tych absolwentów wydziałów więcej niż w Polsce. Ale w Polsce, w porównaniu do krajów takich jak Włochy czy Niemcy, mamy stosunkowo wysoki odsetek lekarzy weterynarii na 10 tysięcy mieszkańców naszego kraju. Oczywiście trwają w obrębie naszego zawodu dyskusje, czy powinniśmy więcej kształcić, czy nie, ale pojawienie się 3 nowych kierunków w Polsce nie spowodowało wzrostu bezrobocia, a nadal lekarze weterynarii w zakładach leczniczych, w Państwowej Służbie Weterynaryjnej są poszukiwani, co oznacza, że jest nadal zapotrzebowanie na zwiększoną ilość absolwentów, które opuszczają wydziały w Polsce. Polska jest krajem, którym rolnictwo jest jednak dosyć silną gałęzią gospodarki, w tym także hodowla. Czy stosunkowo duża liczba lekarzy weterynarii znajduje zatrudnienie także na wsiach? Cała sprawa polega głównie na tym, iż mamy dosyć znaczącą feminizację naszego zawodu. Na większości wydziałów panie stanowią ponad 80% wszystkich studiujących na wydziałach medycyny weterynarii. Co to powoduje? Jest w naszym rolnictwie duże zapotrzebowanie na pracę z dużymi zwierzętami hodowlanymi, zarówno z bydłem, przeżuwaczami, świniami, czy pracy z końmi. Ale duża feminizacja zawodu powoduje, iż w tych dziedzinach, mówię o rolnictwie, no jest pewien niedobór absolwentów, ponieważ spora część pań, które kończą nasz wydział, no jednak chce pracować w zakładach leczniczych, ze zwierzętami egzotycznymi, towarzyszącymi. A więc nadal, pomimo tego, że jest spora ilość absolwentów rocznie w Polsce wypuszczana, nadal są obszary w rolnictwie, które poszukują lekarzy weterynarii. Czy oprócz tego, że rośnie liczba studentów, absolwentów, są jakieś nowe trendy w ostatnich latach pojawiające się w Państwa branży? Jest cała masa nowych trendów. My mamy co roku, jeżeli mówimy o różnych gatunkach, zjazdy krajowe, na których orientujemy się, jakie są trendy w medycynie weterynaryjnej. Pojawiają się duże korporacje, które zaczynają skupować zakłady lecznicze dla zwierząt. Jest to trend, który w Europie Zachodniej rozwinął się dosyć szeroko, natomiast dosyć zdecydowanie rozwija się w chwili obecnej w Polsce. A więc powstają korporacje zakładów leczniczych dla zwierząt. Ponieważ służba weterynaryjna, ta prywatna służba weterynaryjna w Polsce jest dosyć rozdrobniona, to ona w chwili obecnej zaczyna być scalana przez te korporacje. To jest jeden z kierunków, który jest dosyć znaczący w chwili obecnej w naszym zawodzie. Trendów takich, które dotyczą rozwoju poszczególnych dziedzin, jest bardzo dużo, ponieważ no, zakłady lecznicze dla zwierząt również przechodzą coraz większą cyfryzację. Więc na przykład w zakładzie leczniczym, czy spora część zakładów leczniczych w chwili obecnej swoje recepcje
posiada już w chmurach, czyli posiada możliwość zapisywania pacjentów o dowolnej porze dnia i nocy. Jeszcze jedno pytanie muszę zadać. Puls Biznesu to jest jednak wydawnictwo ekonomiczne i podcast też takimi pryncypiami się musi kierować. Czy zawód lekarza weterynarii jest w Polsce zawodem intratnym? Jednym słowem mogę powiedzieć, że tak. Dlaczego? Po pierwsze, żeby zostać czynnym lekarzem weterynarii, trzeba skończyć trudne studia. Następnie trzeba w tym zawodzie cały czas się dokształcać, ponieważ medycyna weterynaryjna się bardzo intensywnie zmienia. To są trudne etapy zawodu lekarza weterynarii. Kiedyś, jak byłem młodym studentem, mój wujek, który był inżynierem, zapytał się mnie, czy wiem, co ja robię, idąc na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ponieważ on to określił w ten sposób. Będziesz kończył ciężkie studia, będziesz ciężko pracował po studiach, ale będzie to dla ciebie intratny w sensie finansowym zawód. Więc gdybym miał przekonywać ewentualnych kandydatów na te studia, to jeżeli chcą ciężko pracować w życiu, ale jednocześnie osiągać przychody, które mogą być przychodami powyżej średniej, to zdecydowanie bym ten zawód polecił. Chyba trudno lepsze podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję pięknie za nią, a rozmawialiśmy z panem profesorem Piotrem Jurką, który pracuje w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziękuję za rozmowę. Puls Biznesu. Do słuchania. Zanim rozpocznie się leczenie dowolnego pacjenta, w tym także takiego czworonożnego, trzeba go należycie zdiagnozować. Tą dziedziną zajmuje się m.in. Marcin Maciąg, który jest prezesem i założycielem innowacyjnej firmy PetsDiag. Jak szybko rozwija się akurat ten segment rynku weterynaryjnego? Diagnostyka weterynaryjna zasadniczo podąża za rozwojem całego rynku weterynaryjnego. Może to nie jest jeszcze taki równorzędny poziom, co pewnie wynika w Polsce z dwóch rzeczy. Po pierwsze, ten rynek diagnostyki weterynaryjnej działa troszeczkę inaczej niż rynek diagnostyki ludzkiej. Natomiast druga sprawa jest taka, że wciąż mimo wszystko jeszcze tak wnikliwie nie diagnozuje się zwierzaków. Troszkę po macoszemu je traktujemy, tak? Troszkę niestety jeszcze tak. To się zmienia powolutku, aczkolwiek myślę, że generalnie nie odbiegamy jakoś tak istotnie od tego, co ma miejsce na rynku światowym. To nie jest tak, że to jest jakaś przepaść pomiędzy diagnostyką zachodnią a diagnostyką weterynaryjną w Polsce. To jest zbliżony poziom i też obserwujemy, że powolutku to zaczyna nabierać kształtu. Zaczynają się te trendy, które możemy spotykać w przypadku diagnostyki ludzkiej, powoli zaczyna się przenosić do diagnostyki weterynaryjnej. My to zrobiliśmy z sierścią, ale też planujemy w najbliższym czasie wprowadzić, czy tak naprawdę stworzyć bardzo popularne teraz w przypadku medycyny ludzkiej takie badanie mikrobiomu, przenieść to także na rynek właśnie weterynaryjny. Więc powolutku te trendy, z którymi możemy spotykać się w diagnostyce ludzkiej, zaczynają się pojawiać i są przenoszone także do diagnostyki weterynaryjnej. Miałem nadzieję, że pan powie, że nie powolutku, tylko szybko, rewolucyjnie wręcz. Myślę, że słowo rewolucyjnie to jest jeszcze za dużo. Natomiast mam nadzieję, że ta dynamika tu będzie rosła. O czym zresztą świadczą same liczby, bo dzisiaj rynek diagnostyki weterynaryjnej światowy jest wyceniany na jakieś 2,5 miliarda dolarów rocznie. No i on rośnie w tempie około 10%, więc myślę, że to jest całkiem niezłe tempo, jak na rynek biznesowo na to patrząc. No szacuje się, że gdzieś tam koło roku 2026-2025 to już powinno być blisko 4 miliardy dolarów, więc na pewno ta dynamika będzie tutaj coraz większa. A w Polsce? W Polsce powiem szczerze, że nie mam w tej chwili takich aktualnych danych statystycznych, a to wynika z faktu, że my przynajmniej jako firma z naszą usługą mocno chcemy działać na rynku światowym, więc raczej staramy się patrzeć globalnie niż lokalnie. Czy Państwa usługa jest adresowana do wszystkich zwierząt, takich zwierząt towarzyszących jak psy, koty? Czy to jest usługa taka bardziej ekskluzywna, na przykład dla koni hodowlanych?
Na chwilę obecną to nasze badanie oferujemy dla psów, dla koni i dla kotów. Czyli akurat te trzy gatunki, które Pan wymienił, gdzieś tam w planach mamy także alpaki, bo to z punktu widzenia biznesu też jest dosyć ciekawie rozwijający się rynek, gdzie to nasze badanie może mieć bardzo fajne zastosowanie, żeby określić tak naprawdę, jaki jest skład mineralny sierści alpak, najlepiej odpowiadającej właśnie jakości tej sierści, więc to też jest taki rynek dla nas ciekawy, natomiast na chwilę obecną to są właśnie psy, koty i konie. To chodzi bardziej o zwierzęta towarzyszące, czy chodzi bardziej o zwierzęta, nazwijmy to, hodowlane na potrzeby gospodarcze? Zdecydowanie bardziej chodzi o zwierzęta towarzyszące, czyli takie zwierzęta, z którymi my jako ludzie mamy więź emocjonalną. My w momencie, w którym przymierzaliśmy się do opracowania naszej usługi, bardzo mocno rozważaliśmy, w którym kierunku pójść i analiza pokazała, że ten rynek hodowlany, gospodarczy nie do końca jest zainteresowany tą informacją, które nasze badanie dostarczy. Ten rynek rządzi się troszeczkę innymi prawami, są tam trochę inne priorytety, no i uznaliśmy, że z biznesowego punktu widzenia no, to nie do końca będzie spełniało nasze oczekiwania, w związku z czym myślę, że większą wartość będzie miało nasze badanie w przypadku właśnie właścicieli zwierzaków, które żyją z nami, z którymi jesteśmy emocjonalnie związani i o które chcemy dbać, żeby jak najdłużej nam towarzyszyły. Rynek medyczny, szeroko rozumiany, w tym farmaceutyka, w tym diagnostyka, to generalnie są bardzo innowacyjne dyscypliny. Czy to samo dotyczy diagnostyki weterynaryjnej? Coraz bardziej tak. Tak jak wspomniałem na początku, te innowacyjne rozwiązania, które pojawiają się w przypadku takiego rynku medycznego skierowanego dla ludzi, są przenoszone na rynek zwierzęcy. Myślę, że będzie się to działo coraz szybciej, w coraz większym stopniu. I tak jak dzisiaj bardzo popularne jest pojęcie tak zwanych medteków, tak jak kiedyś było fintechi, to za chwileczkę pewnie powinniśmy mieć do czynienia z boomem na, nazwałbym to vetteki, tak? Czyli wszystkie te firmy, które oferują innowacyjne rozwiązania właśnie w zakresie weterynarii. Pole na pewno jest tutaj spore do działania, wiele jest do zrobienia z różnych względów, między innymi też dlatego, że ten rynek cały czas jest mocno rozdrobniony, jakieś tam procesy konsolidacyjne, biznesowe zachodzą, ale potencjał jest wciąż duży i myślę, że będzie rósł, bo obserwując to, co się dzieje globalnie, już abstrahując od rynku polskiego, ale to, w którym kierunku idzie rozwój rynku weterynaryjnego, jak rośnie populacja zwierząt właśnie tych, które są przy człowieku, no to te liczby naprawdę robią duże wrażenie. Dla nas takim istotnym rynkiem jest rynek indyjski, no i widzimy tam, że to pokolenie milenialsów jest bardzo zainteresowane tym, żeby właśnie w domu mieć zwierzaki, mieć czworonogi. To już też jest na przykład inny poziom dochodów niż jeszcze kiedyś myśleliśmy, że jest w Indiach, więc to jest na pewno coś, co perspektywicznie, globalnie będzie się bardzo mocno rozwijało. Na ile te vetteki, o których Pan wspomniał, mogą czerpać z medteków? Na pewno w bardzo dużym stopniu, bo my w przypadku naszej usługi tak właśnie zrobiliśmy i to kolejne badanie, nad którym pracujemy, które będziemy chcieli wprowadzić, czyli właśnie mikrobiom w przypadku zwierząt, na początek psów i kotów, to też będzie badanie, które będziemy niejako przenosili czy adoptowali z rynku ludzkiego. Cały czas ten rynek ludzki, no, z racji tego, że pewnie najpierw dbamy właśnie o nasze zdrowie, będzie wyprzedzał rynek weterynaryjny, ale myślę, że odpowiednie podejście pozwoli te takie nowe rozwiązania bardzo szybko i sprawnie przenosić na rynek weterynaryjny, więc to będzie rynek, który będzie podążał drogą medteków. Pewnie w określonych przypadkach będzie mógł kreować nowe rozwiązania, no ale to cały czas gdzieś tam będzie do tego medteku nawiązywało. Pewnie podobnie jak w przypadku tych innowacji medycznych, potrzebne będą duże nakłady. Na pewno tak, co wiąże się przede wszystkim z walidacją stosowanych metod, tak, żeby można było określić, czy stosowane rozwiązanie, usługa, badanie diagnostyczne jest wiarygodne, można je powielać, zaadoptować sprzęt, chociaż często jest tak, że tak naprawdę w przypadku badań ludzkich i zwierzęcych możemy wykorzystywać tą samą technologię, no ale jednak sparametryzowanie wyników no, wymaga już indywidualnego podejścia. No a tutaj potrzebna jest odpowiednia próbka, żeby chociażby jakieś wartości referencyjne opracować, więc te nakłady na pewno będą tutaj potrzebne. W przypadku naszej usługi, czyli walidacji i określenia wartości referencyjnych dla koni i dla kotów, my potrzebowaliśmy kwoty blisko 1 000 000 zł. No
to znowu nie są aż takie wielkie pieniądze. Nie są kosmiczne, nie są kosmiczne, to prawda. A może można bardzo dużo na tym zarobić? W odpowiednim czasie jak najbardziej tak. W przypadku naszej firmy i naszej usługi myślę, że wciąż jesteśmy na etapie edukowania tak naprawdę właścicieli zwierząt, bo z racji tego, że jest to usługa innowacyjna, to wymaga tak naprawdę nauczenia właścicieli zwierzaków tego, po co ta usługa jest im potrzebna i w jaki sposób przede wszystkim mogą skorzystać zwierzęta, żyjąc zdrowiej i dłużej, a po drugie, jak my jako właściciele możemy skorzystać, wydając chociażby mniej na takie bieżące usługi weterynaryjne, więc ta część edukacyjna jest ważna, ale przy osiągnięciu pewnego poziomu skali, te rentowności na pewno mogą być tutaj duże. No, dla nas ważne jest to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli takie podejście międzynarodowe po to, żeby tą usługę od razu skalować w jak najszerszy możliwy sposób, bo to właśnie zapewni nam z jednej strony niskie koszty jednostkowe badania, no a z drugiej odpowiednią marżowość biznesu. Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Marcinem Maciągiem, który jest założycielem i prezesem firmy Pets Diak. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Puls biznesu. Do słuchania. Wizyta u weterynarza to wydatek przekraczający zazwyczaj 100 zł, a nierzadko trzeba jednorazowo wyłożyć nawet kilkaset złotych. W trudniejszych i bardziej skomplikowanych przypadkach musimy się przygotować na dużo, dużo wyższe sumy. Na przykład zabieg ortopedyczny u zwierzaka kosztuje przeciętnie w Polsce od 5 do kilkunastu tysięcy złotych, a onkologiczny nawet 20-30 tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że, o czym wspomniała już pani dr Wojtyś Gajda, wielu opiekunów zwierząt na takie luksusy zwyczajnie nie może sobie pozwolić. Sposobem może być tutaj ubezpieczenie. To wprawdzie, przynajmniej na razie, może objąć tylko niektóre zwierzęta, no i też wiąże się z jakimś tam wydatkiem regularnie ponoszonym, no ale może warto pomyśleć o takiej inwestycji. Tutaj specjalistkami są Małgorzata Pół-Janowicz i Sylwia Łuczyńska z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa. Czy taka polisa w Polsce to powszechny produkt? Nie jest to jeszcze może powszechny produkt, tak bym powiedziała. Małgorzata Pół-Janowicz. Bo w Polsce mamy prawie 5 milionów pupili, czyli zwierząt, które mamy w domu, psów i kotów. To, co obserwujemy też na rynku, to pokazuje nam trochę trendy zbliżone do tego, co się dzieje na rynku zdrowotnym ludzi. Czyli po pierwsze zaczynamy patrzeć na profilaktykę, a po drugie dotykają nas różne choroby, a spotykają nas trudności z leczeniem. W związku z czym nasze wejście w ten rynek ubezpieczeń zdrowotnych dla zwierząt właśnie związane jest z tym, że te trendy, które obserwujemy, są bardzo zbliżone do tego, co się działo na rynku ubezpieczeń, czy też w ogóle na rynku opieki medycznej dla ludzi, z tą różnicą, że tak naprawdę rynek dla zwierząt, dla pupili jest tym trudniejszy, że nie ma tam tak zwanej publicznej opieki zdrowotnej. Więc mówimy tak naprawdę każdorazowo o wysiłku, o koszcie, które musimy wykonać w kontekście leczenia zwierzaka. Powiedziała pani o tych milionach psów i kotów, które są w polskich domach. Jaka część z nich jest ubezpieczona? Ja myślę, że teraz to są jakieś promile. Nawet nie doszliśmy do procenta, bo tak naprawdę mamy kilka takich przebłysków w tym obszarze w kontekście ubezpieczeń. My jesteśmy jedną z firm, która oferuje jeden z szerszych zakresów ubezpieczenia. Wciąż ten rynek ma spory potencjał. Wcześniej był adresowany głównie pod kątem takich usług, ale bardziej pomocy ludziom w kontekście opieki nad zwierzętami niż samego ubezpieczenia zdrowotnego zwierzaka, więc mamy tutaj dużo do zrobienia, bo jeszcze tego procenta nawet nie osiągnęliśmy na pewno. To są ubezpieczenia dla psów i kotów i na razie tylko tyle. Tak, na razie tylko tyle. Sylwia Łuczyńska.
tylko ubezpieczenia dla psów i kotów, aczkolwiek nie wykluczamy, że w przyszłości, jak rynek będzie się rozwijał i nasze ubezpieczenie zdrowotne dla zwierząt, to pójdziemy także dalej. Tak naprawdę na polskim rynku ubezpieczenie dla psów i kotów w takiej formie, w jakiej my oferujemy, czyli w zakresie i nieszczęśliwych wypadków, i nagłego zachorowania, jest pierwszym na rynku. Proszę w takim razie powiedzieć, na czym to polega i ile kosztuje? Ubezpieczenie, które my oferujemy, jest w wariancie albo wypadkowym, albo wypadkowo-zdrowotnym. Składka kształtuje się od około 30 paru złotych, nawet do 100 czy też 100 kilku złotych miesięcznie. Wynika to z tego, że mamy różne sumy ubezpieczenia. Albo 5 tysięcy, albo też nawet 50 tysięcy na koszty leczenia zwierzęcia. Jeżeli ja miałbym takiego pieska, nie jakiegoś rodowodowego, tylko takiego zwykłego towarzysza, to jakie ubezpieczenie pani by mi rekomendowała? Zdecydowanie ubezpieczenie, które obejmuje zarówno wypadki, jak i nagłe zachorowanie. Trochę nawiążę do tego, co mówiła wcześniej Małgosia, że na naszym rynku polskim i nie tylko, opieka dla zwierząt jest zawsze odpłatna. Zwierzęta chorują. Zdecydowana większość psiaków co najmniej kilka razy w roku odwiedza placówki weterynaryjne i za każdą taką wizytę musimy zapłacić. Koszt takiej wizyty, to też zależy, co dolega pupilowi, to jest mniej więcej około 100 zł za jedną wizytę. Często w przypadku choroby tych wizyt musimy odbyć kilka w ciągu miesiąca. No i w ten sposób nadwyrężamy nasz domowy budżet. Ubezpieczenie zdecydowanie może pomóc nam. Dodatkowo czasami, nawet dosyć często, musimy kupić jakieś leki albo inne preparaty, czy też ubezpieczenie może objąć na przykład zniżki? Nawet nie zniżki, nasze ubezpieczenie pokrywa także koszt leków, które należy wykupić, więc nie jest to tylko sam koszt leczenia, zabiegów ambulatoryjnych, różnych badań typu USG, RTG, ale także pokrywamy koszty leków. Kilkadziesiąt złotych miesięcznie to nie jest jakaś wyjątkowo mała suma, no tym niemniej niskie zainteresowanie Polaków takim ubezpieczeniem trochę może dziwi. Skąd się to bierze, pan zdaniem? Wydaje nam się, że to nie jest kwestia samego ubezpieczenia, bo po pierwsze to, co powiedziała Sylwia a propos kosztów leczenia, tak naprawdę jak przeliczymy sobie wszystkie wizyty w ciągu roku, a dodając jeszcze potencjalną chorobę zwierzaka, to może się okazać, że tak naprawdę relatywnie wydajemy dużo mniej. To, co zyskujemy też posiadając takie ubezpieczenie, to też kwestie zorganizowania tej wizyty, skierowania do wyspecjalizowanej placówki weterynaryjnej. Również w przypadku wyjazdów. Często podróżujemy z naszymi zwierzakami i wtedy niekoniecznie wiemy, do kogo się zgłosić. Nasze ubezpieczenie pozwala na to, że mamy spokojną głowę, czyli mamy też taką organizację całej wizyty. A zainteresowanie? Mi się wydaje, że to jest kwestia w ogóle świadomości ubezpieczeniowej. I to nie jest tylko kwestia związana z ubezpieczeniem zwierząt, ale ubezpieczeniami zdrowotnymi, ubezpieczeniami na życie. W ogóle w społeczeństwie polskim. To, co nas cieszy, to, że obserwując też rynki zagraniczne, to zaczyna się zmieniać i widzimy też, że w Polsce to się zmienia, chociażby poszukiwanie takich produktów wzrasta. Pewnie jeszcze nie w takiej skali, jakiej byśmy oczekiwali, jaka byłaby gdzieś tam satysfakcjonująca dla pokrycia rynku taką ochroną, ale już to się dzieje i to jest zadowalające. A jak wyglądamy pod tym względem na tle chociażby sąsiadów z Czech, z Niemiec, ze Słowacji, może z Litwy? Ubezpieczenia dla zwierząt są powszechne w Czechach, ale także bardzo mocno rozwinęły się w Wielkiej Brytanii. Tam powszechne jest nie tylko ubezpieczenie zdrowotne dla ludzi, ale tym samym dla zwierząt. Właściwie to jest coś, co właściciel pupila zawsze powinien posiadać i posiada. No, mamy nadzieję, że u nas też to się zmieni. Mówiliśmy o tym, że na razie to ubezpieczenie może objąć koty i psy, ale Polacy mają w domach, nie tylko w domach, mnóstwo innych zwierząt. Wyobrażam sobie, że mogą chcieć ubezpieczyć królika albo konia takiego pod siodło. Co z tymi zwierzętami? One tak są zostawione same sobie? Oczywiście, że nie. Bo ubezpieczenia dla gryzoni czy też innych zwierząt, one funkcjonują, natomiast nie jako taki samodzielny produkt, który można wykupić, ale z reguły jako dodatek
dodatek przeważnie do ubezpieczenia domu i mieszkań, więc można ubezpieczyć, natomiast nie samodzielnie. W przyszłości być może i my zdecydujemy się na rozwój naszego ubezpieczenia o inne zwierzęta. A jak to jest intratna propozycja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie towarzystwa ubezpieczeniowego? Czy zarabiają Państwo na tym? Tak naprawdę z ubezpieczeniem naszych pupili, zwierzaków jest podobnie jak z ubezpieczeniem ludzi. W kontekście przygotowania takiej oferty niczym to się nie różni od przygotowania oferty takiego ubezpieczenia zdrowotnego dla ludzi. Tak samo szacowane jest ryzyko, biorąc pod uwagę statystyki. Być może dlatego te psy i koty, ponieważ tutaj te statystyki są bardziej powszechne niż w kontekście może kilku jakichś bardzo specyficznych gryzoni, które mogą posiadać nasi klienci. Więc w tym zakresie niczym się to nie różni, jeżeli chodzi o przygotowanie oferty i taką profitowość. My to, co robimy obecnie, my nawiązaliśmy współpracę też z partnerem, który już od dawna jako pierwszy w Polsce wdrożył takie pakiety weterynaryjne i oferował je samodzielnie. Obecnie do tych pakietów można dokupić nasze ubezpieczenie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom bardziej taką kompleksową opiekę. Oprócz wizyt, które są w standardzie pakietu weterynaryjnego, dodajemy ubezpieczenie zdrowotne, czy też w ramach nieszczęśliwego wypadku. Ale też jesteśmy w trakcie też takich wdrożeń, które obejmują tylko i wyłącznie samo ubezpieczenie. Więc tu jesteśmy w stanie bardzo elastycznie taką ofertę dostosować i niczym to się nie różni od przygotowania dobrej oferty dla ludzi. Krótko mówiąc, zarabiają Państwo na tym? Tyle, ile potrzeba, tak, ale oczywiście to, na co zwracamy uwagę, to jest wartość dla klienta końcowego, w tym wypadku dla naszych pupili. I tak naprawdę to jest coś, co stawiamy na pierwszym miejscu, czyli patrzymy na to, aby faktycznie te świadczenia były adekwatne do tego, jakie koszty ponosimy z tytułu opieki zdrowotnej, leczenia i tak dalej. Co zrobić, żeby Polacy myśleli podobnie o swoich psach i kotach, jak myślą Czesi, i jakby bardziej się troszczyli o to, żeby były zadbane po prostu, także pod takim weterynaryjnym względem? Chyba przede wszystkim powinni zaplanować swoje budżety domowe i uwzględnili w nich także koszt związany z opieką nad zwierzęciem. Myślę, że biorąc pod uwagę, że mamy styczeń, że to jest podstawa. Wystarczy prosta kalkulacja, żeby stwierdzić, że ubezpieczenie po pierwsze daje nam spokój, niezależnie od tego, gdzie pojedziemy, czy coś się wydarzy ze zwierzęciem, mamy tą opiekę zapewnioną, a dwa, jest to także komfort dla naszych portfeli. Dlatego, że nasze ubezpieczenie, to o tym jeszcze chyba nie wspomniałyśmy, poza organizacją wizyt ma także zapewnienie tej pomocy bezgotówkowej dla klienta. Czyli co miesiąc klient opłaca składkę, a idąc na wizytę z pupilem do weterynarza, za wizytę nie płaci, ponieważ ta wizyta jest opłacana z tytułu ubezpieczenia. A może właściciele tychże psów i kotów nie wiedzą o tym, że funkcjonują takie ubezpieczenia? Ja myślę, że tak, że jeszcze popularność jest nieduża i tutaj pewnie spora nasza rola, też naszego partnera od pakietów weterynaryjnych, żebyśmy zadbali o budowanie tej świadomości, ale wydaje mi się, że też te zmiany na rynku opieki nad pupilami będą postępowały, bo chociażby to, co widzimy w kontekście budowania się placówek takich zrzeszających też firm i konsolidacji już gabinetów weterynaryjnych, czyli podobne sytuacje, które miały miejsce w przypadku medycyny takiej dla ludzi, to sprawi, że ta świadomość będzie rosła i że te informacje będą mogły w lepszy sposób do posiadaczy psów i kotów dotrzeć, bo ten rynek weterynaryjny był taki bardzo rozproszony. Mówiliśmy o jakichś tam pojedynczych zakładach, które bardzo często gdzieś tam każdy sobie funkcjonował sam. Teraz coraz więcej słyszymy o takich zrzeszaniach się, co zawsze wydaje nam się przekłada się na taką większą promocję i potem dotarcie lepsze do klienta końcowego. Dziękuję za rozmowę. Gościliśmy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Europa, a naszymi rozmówczyniami były pani Małgorzata Pół-Janowicz, która jest dyrektorem Departamentu Sprzedaży, oraz pani Sylwia Łuczyńska, menadżer odpowiedzialny za współpracę z partnerami biznesowymi towarzystwa oraz zajmujący się m.in. ubezpieczeniami dla zwierząt.
biznesu. Do słuchania. Zakończyć chciałem może nieco przewrotnie. O rosnącej popularności zwierząt towarzyszących, no i o zmieniającym się podejściu Polaków do nich, świadczyć może również to, że przybywa cmentarzy dla takich czworonogów. Okazuje się, że pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej znajduje się już kilkanaście tego typu miejsc w Polsce. Tyle na dziś, a za tydzień Miro Konkel zapyta, czy pamiętają Państwo jeszcze o swoich noworocznych postanowieniach? Nieprzypadkowo to pytanie padnie właśnie w przyszłym tygodniu, czyli tuż po Bloom Monday. Dlaczego? O tym usłyszą Państwo już od redaktora Konkela. Zapraszam. Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu znajdą Państwo w aplikacjach i zapraszam do regularnego słuchania. Bartek Majer, do widzenia. Puls Biznesu, do słuchania.